Cześć, jestem Aguś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley razem z Neresią. Siemaneczko! I oczywiście kolejny odcinek będzie u Neresji, więc od razu wbijajcie w kartę i subskrybujcie tą panią, a ja zabieram się za zbieranie dyni! Zobacz, jak dużo ich porosło! Dużo, strasznie! Tą oraz wiele innych gier możesz kupić taniej na G2A. Teraz z kodem AGU masz 3% zwrotu na kolejne zakupy. Szczegóły znajdziesz w opisie. Wszystkie praktycznie chyba porosły. Nie wiem, czy coś jeszcze nam tutaj wyrosło. Jeśli wam się odcinek spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Koza! Zapomniałyśmy zamknąć zwierzęta. To nic, może nic się nie stało, wiesz? Czy potrzebujemy jakąś dynię? Nie wiem, czy sprzedawać wszystkie. Ty robiłaś sprinklera? Zrobiłam. A wiesz, że zrobiłaś tego słabszego? O nie. Trudno. To trudno. Czy to co, sprzedaję wszystkie dynie? Wszystkie? Czy zostawić 4? Ach. Masz jakąś ze złotą gwiazdką? Tak. To zostaw. Jedną? Tak. Dobra. Bo będzie festiwal, nadchodzi festiwal, a ze złotą gwiazdką rzeczy są najlepiej oceniane wśród tych tam wystawców. Dobra, to jedną zostawiłam. Super. I przydałoby się spróbować wydoić nasze zwierzęta. Masz wiaderko? Tak, właśnie próbuję doić. To ja idę zobaczyć, czy są grzyby. Może jakieś się pojawiły. Kurczę, chyba będę musiała zrobić sprinkler nowy w takim razie, bo ten nam się za bardzo nie przyda. Ten nam po prostu strasznie mało nawadnia. Wiem, to jest mój błąd. Jakoś tak się musiałam, wiesz, pomylić. Grzyby... Czy jakieś były potrzebne nam jeszcze grzyby? Grzyby chyba nie. Dobra, to wszystkie sprzedaję w takim razie. Kurczę, normalnie nasze kozy coś tam nie dają mleka. No właśnie ostatnio tak się zauważyłam, że też nie chciały dać. Dobra, co jest potrzebne do tego sprinklera lepszego? Okej, czyli jeszcze trochę innych materiałów. No chyba sztabkę kwarcu jeszcze? Mhm, dobra, jeden zrobiłam, także jeden mogę dostawić. Super. Ten rozwalam. Loki też nie ma mleka, no nie rozumiem. Dobra, ten rozwalony tutaj stawiamy. Ciekawe swoją drogą, czy nasze kilofy już są zrobione. Mogłybyśmy się wybrać. Dobry pomysł, może się przejedziemy karcikiem. Może i musimy złowić rybę. Racja. Rybę, którą musimy złowić na kolację. Na kolację, na którą zaprosiła nas Karol? Jody. Właśnie przeczytałam. I to musi być dużo usty bas, czyli nie wiem, co to była za ryba. Zobaczmy, już czy mamy. Sprawdzam, gdzie on rośnie. Gdzie on rośnie. Jego można złowić przy jeziorku tam. Ej, jednego mamy. Mamy jednego? Tak, ze złotą tą. O, to tylko jednego nam przyjdzie złowić. Dobra, to w takim razie wiesz co, idziemy. Idziemy od razu łowić. Tak, nie ma się co ociągać. Jajeczka zbierałaś? Tak, wszystko to super. Zebrane. To super w takim razie. Wiesz co, ten sprinkler, ja w takim razie mogę go sprzedać? Mogę, okej. Okay. Możesz. To jedziemy się przyjechać. Aaa, no tak. To nie tędy. Kot niepodlany, ale nikt nie widzi, nie patrzymy. Słuchajcie, kot dzisiaj nie potrzebuje pić. On się napije wody z jeziora. I jest śliwka. Jest śliwka, super, będzie do bandla. Okej, doskonale. I co, i tędy, tak? Tutaj. Wsiadasz do wagonika, wybierasz sobie, że jedziesz do kopalni. To jedę do kopalni? Tak, bo tutaj będzie najbliżej do jeziorka. Okej. A no tak, rzeczywiście, bo to tutaj możemy łowić. No to w takim razie zabieramy się za łowienie. O, ten. Ten. Orzeszek. Tak, ten. Patrz, jak ja ładnie zarzuciłam. No. Na pewno złowię, co trzeba. Na pewno. A ty na pewno nie, bo tak daleko rzuciłaś, to ja nie wiem, czy to ci się uda. Halo, rybo. Uda mi się. Może nie tym razem, ale się uda. Na pewno. O, no dobra, to chyba trochę źle zarzuciłam. Patrz, teraz dalej niż ty. Uczę się, szybko się uczę. Bardzo szybko. No chyba masz większego skilla ode mnie już. No, tylko mam skilla w algach. Ale ja też złowiłam algi. No wiem, widziałam. W ogóle algi to się, wiesz, najlepiej łowi, nie? No tak. Miałam branie chyba, przegapiłam branie. Czekaj, musimy do godziny 7. Do godziny 7 musimy zrobić to zadanie. Tak. Ty już rzuciłaś maksa w tym momencie? Chyba tak. No to chyba mam lepszego skilla w takim razie. O, złowiłam karpia, akurat nie potrzebuję karpia, bo teraz nie mam maksa. Te ryby możemy zostawić w razie czego, może do bandla jeszcze będą potrzebne, wiesz? Bo ja nie pamiętam, jakie ryby tam były. Trzeba będzie jeszcze przejrzeć. No nie, to nie jest to.
Oj, 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 rybę gubię, rybę gubię! Nie gub! Łapią! Nie zrywaj się! Może do kolacji uda nam się złowić drugiego? O, teraz mam maksa. Dobrze. Czyli chyba minimalnie... Chociaż może to perspektywa, wiesz? Nie może wiem to być nawet. To. Dobra, jest branko. To już musi być to. Złów. Złówie. Już jednego mamy, to jeszcze tylko jeden. No, no dalej, rybołów się. Do dzieła. To musi dalej, być to. Gadżeta. To musi być to, bo walczy. Nie, to nie to. To czab. Ciekawa jestem w ogóle, czym jest czab, także... Jeżeli wiecie, piszcie nam w komentarzach. My tak, nie znamy też się jestem na ciekawa. Rybach. Też jestem bardzo ciekawa. No, i też nie znam się na rybach. Na rybach, także... Jeżeli ktoś z was wie, to wiecie, co robić. Tak, komentarze czekają. Sekcje komentarzy specjalnie dla was. Ej, miałam branie i nic nie wyłowiłam znowu. No co ty? No mówię ci, że coś dzisiaj, ten dzień do brania to nie jest zbyt dobry. Ciekawe, czy potrzebujemy dwie ryby. Jak... Mam! Okej, okay, no mam. Chodź. To lecimy. Lecimy. Dobrze. Lecimy w takim razie. Czekaj, czekaj, tą dynię na wystawę miałyśmy zostawić, a ja ją mam przy sobie, nie wiem po co. Też nie wiem po co, uważaj, żeby jej nikomu nie dać. Schowałam ją właśnie, raczej nie powinno się to zdarzyć. A śliwka nam była do bandla? Tak. To wiesz co, chodź, mamy jeszcze trochę czasu tutaj. Od razu. A, to na dole, no tak. Dobra, dobra, bo pomyliło mi się, chciałam iść do Robin. Ale wieje dzisiaj mocno, nie mogę. No, ale jak pięknie liście lecą. To prawda. A czy zimą będą łyse liście? Nie, nie mów mi, zobaczę. Znaczy drzewa. No dobra, no przestań. Mogą być i łyse liście, jak bardzo chcesz. To nie jest to, to jest to nie to. W sumie mogłyśmy wziąć... Ej, to nie tutaj. To może na dole? To nie tutaj, bo tutaj nie mamy śliwki. To może tutaj. To w takim razie idziemy gdzie indziej. Jeszcze sprawdziłam tak, 10 będę. Razy dla pewności. O, i grzyby mogłyśmy wziąć. A to jeszcze jakieś grzyby trzeba? No, cały te egzotyczne, marchewkę, muchomora, fioletowego grzyba i te wszystkie syropy po jednym, i kokos, i kaktus. Także aha, jeszcze trochę nam tego zostało. I construction bundle. Okej, okay, tu tak, już możemy zakończyć. Do construction będzie nam potrzebne po prostu drewno, nie? Mhm. Dobra, co w zamian? Nagroda. 30 fall seeds, czyli jesiennych tych nasionek. Super. Myślisz, że zdążymy jeszcze je zasiać? Jasne. Dobra, no to w takim razie myślę, że możemy zmierzać, nie wiem, czy do domu, czy od razu do Jody. Ona tak się nazywa. Jody. A czy Blackberry możemy dać też na wystawę? Bo właśnie znalazłam ze złotym. Nie wiem, jaki to będzie miał skutek. W sensie, na pewno możesz położyć na wystawie. Cześć, Alex. Cześć, Shane. Oj. Nie, to chciałam zrobić. Chciałam. Tak, tak, dobrze. Nie. Dobrze, zaplusowałam. Nie. Tak. Nie. Powiedz mi, gdzie jest dom Jody? Tutaj? Ten tutaj na dole po lewej. Dobra. To myślę, że możemy powoli się tam skierować. Możemy się tam wbić, żeby nie było, że nam później drzwi przed nosem zamknie. Przyszłyśmy wcześniej. Hello? O, jak ona się wystroiła. No, kurczę. Tak, przyszłam z rybą. Specjalnie do ciebie na kolację. Tam ona, czy czuje rybę, a to jest takie, wiesz... Nie, ja się dzisiaj myłam. Powinna być taka opcja dialogowa. O Jezu, położyłam ryby na podłodze, to chyba nie było dobrze. Ale przyniosłam dobrej jakości rybę, więc na pewno będzie smaczna kolacja dzisiaj. Szkoda, że nie możemy razem jeść tych kolacji. No niestety, kurczę. Ale był chrupiący i pyszny. No, i teraz dobrze. Czuję się prawie jak członek rodziny. Paniale. Ja też. Ale jestem zmęczona. Ohoho, i się zrobiło późno. Tak, to teraz trzeba iść jeszcze zasiać nasionka. Mhm. To w ogóle ma ikonkę grzyba, także to jest ciekawe. To są jakieś dzikie rośliny. No to nie samo, wiem. Wiesz co może z nich wyrosnąć? Jakiś ten... Sowa przeleciała, czy coś. Tak? No. O, jacie. Wiesz co może wyrosnąć z takich nasionek? Co? Takie rzeczy foragingowe, które normalnie zbieramy. Super. Słuchaj, wiesz co, tutaj są rzeczy, które nie są nawiezione, ale wiesz co, dobra, posieję wszystko tak jak leci. Nie szkodzi. Akurat mamy dobre miejsca na zrobienie tego, bo dynie wyrosły, możemy to teraz dosadzić. Jeszcze trochę miejsca zostanie na pewno. Mhm.
Tak jak teraz patrzę. Widzisz, tam się znaczy nie miejsca, tylko, tylko no tych. No wiesz. Syropek z drzewka. Mhm, rozumiem, wiem. Kumam. 6 sztuk, to w takim razie muszę zaś zaorać. W tej co do nasionka? Ale to glina mi wypadła. Okej, okay. I gdzie jeszcze dwa mogłabym zasadzić? O, tu jest jedno. I tu jest drugie. Dobra, czyli wszystko mamy. No i super. Okej, okay, w takim razie jeszcze tylko mała segregacja i będzie można iść zaraz spać. Ja tutaj już popodlewałam. Dobra, teraz rybki zostawiam. Idę napełnić sobie konewkę i pozamykać zwierzęta. O! Dobra, to jest dobra myśl. W sumie ja też pójdę, zamknę kurczaki. Tylko trzeba sprawdzić, czy mają jedzenie. Może w końcu nie będą na nas złe. Mają jedzenie i śpią. Ciekawe, czy te krówki mają jedzonko. Już sprawdzam. Mają wszystko, mają i też już grzecznie wszystkie śpią. Normalnie bomba. Okej, czy my mamy jeszcze jakieś zadanie? Nie mamy żadnego zadania. W sumie, wiesz co, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby rąbać to drewno, bo to jest dość ważne zadanie, żeby tego drewna mieć jak najwięcej, to byśmy sobie zrobiły tego bandla. Dobra. Znaczy na bandle nam starczy, tylko później właśnie nie będzie nam starczało na nic do kraftowania na przykład, nie? No, ale myślę, że takie wieczorne pory można spokojnie sobie wykorzystać na takie zbieranie materiałów. Mhm. To się na pewno nam przyda. No, na pewno, na pewno. Lepiej takie rzeczy mieć na przyszłość. Swoją drogą, wiesz co, możemy pójść zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Może pamiętasz, a może już nie, ale zrobiłyśmy hodowlę geodek. A, no tak, tutaj. No właśnie, w takim razie... Ale nie mamy kilofów. To nic, sprawdzimy tylko ile tam ich jest. Dobra. Już tam jesteś? Jestem. Okej. Okay. Ej, zrobiło się ich całkiem fajnie. Całkiem fajnie im się zrobiło. Co ja w ogóle mówię? Całkiem dużo. Przebijam się przez te trawy, to wszystko przez to. Tak, całkiem sporo się ich zrobiło. No rzeczywiście trzeba tu przyjść i wykosić parę rzeczy. Już inne rudy się zaczęły też pojawiać, także bardzo fajnie. Fajnie, bo widać, że już coś tutaj się rozwija. Problem jest w tym, że jeszcze nie odebrałyśmy kilofów. Myślę, że jutro jak będzie... Nie, jutro nie damy rady. Jutro będzie festiwal. No właśnie, jutro czeka nas festiwal. I powiedz mi, ile rzeczy potrzebujemy do tego festiwalu na wystawę? 9 chyba. O matku, tak dużo? Bardzo dużo, no. Okej. Okay. I pisaliście propozycję, żeby na wystawę zabrać gacie Luisa, więc na pewno to zrobimy. Tak, musimy to zrobić. Nereś, 12. Idę, tu tam, szybko, biegnę. Chodź do mnie dzisiaj. Dobra. Chodź, idziemy spać. Dobra. Hops. Kolejny piękny dzień, ale zarobiłyśmy kasiory. Ja mam level 5 fishingu. Super. Ja nie dostałam żadnych leveli. Wybieram Fischera, teraz moje ryby będą warte 25% więcej. Ej, to super! No? To nie fair, ja też sa. Dojdziemy do tego. Nie no, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Ej, musisz trochę popodlewać. Okej, okay, dobra. Ja w takim razie zostawię tutaj te żołędzie i to, i to, i to. I trzeba byłoby zacząć zbierać rzeczy na wystawę. I czy one znikają potem? Będzie można je wyjąć później, także spokojnie. A czy to jest powiedziane, co musimy tam zanieść? Czy możemy na przykład wziąć pomidory, takie nie możemy tylko... wziąć cokolwiek ze złotą gwiazdką najlepiej, z tego co mi się wydaje. Okej, okay. To w takim razie biorę 9 sztuk. Wiesz, najlepsze to, co same uhodujemy, czyli na przykład jeśli tam nawet majonezy, myślę, że można położyć. Roślinki, byleby miały złotą gwiazdkę. Dobra. No i gacie. Mam 7 sztuk, teraz w takim razie, gdzie są gacie? Fajnie by było, bo ty co brałaś, jednakowe czy...? Różne. Różne, dobrze, bardzo dobrze. Wzięłam chmiel, wzięłam gacie, wzięłam to warzywo, którego nie pamiętam nazwy. Rzepa chyba, nie wiem. Melona, blackberry, nie wiem czy blackberry się będzie liczyło, czerwoną papryczkę i dynię. Super, bardzo fajnie. I jeszcze idę, wezmę na przykład jakiś majonez albo coś. Śmiało. Można śmiało wziąć więcej i później, wiesz, ewentualnie się pozastanawiać. Dobra, to w takim razie... Będziesz doić? Wiesz co, jak chcesz, możesz iść doić. Ja tutaj jeszcze się zastanowię. Chyba mamy 9 rzeczy, dobra, mamy 9 rzeczy, tylko nie wiem, czy czegoś nam nie zabraknie, bo w sumie nie wiem, czy ta... Ja zebrałam właśnie eggplanta i ten, nie papryczkę, tylko kukurydzę złotą. O, to super, okej, to w takim razie ty weźmiesz to, ja idę do kurczaków, otwieramy zagródki. A ja najpierw muszę wydoić, żeby pootwierać.
No tak, dobra. Ja w takim razie najpierw zbiorę jajuszka. I nic nie zjadły. Nic no kompletnie jak? Nie zjadłem. A może dlatego, że się najadły na zewnątrz? Pewnie tak. Pewnie to jest kwestia tego. No, to może być to. Paniury, zeżarły nam pół trawnika, nie? No właśnie. Ja w takim razie dołożę tutaj. Nie jest. Ty doisz. I co, mają w końcu sery? W końcu trochę mleka jest. Znaczy, no sery. Tak. No to byłoby słabe, jakby od razu dawały sery, to nie byłoby dla nich dobre. No, okej. Jak... Rozpoczął się festiwal. Uuu, lecimy. Czekaj. To czekaj. No czekaj, bo trzeba wypuścić zwierzęta. Dobra, czekam. Czekaj. A ja tu mam jakąś korespondencję, której nie chcę pić mleka. Chcę otworzyć list. To otwieraj. Halo, nie mogę. O, dobra, jest. Dostałam od Linusa wielkoustego basa. O, super. Szkoda, że dzisiaj. No, mógł dać wczoraj, nie musiałbyśmy łowić. No, czekam na trudno. Ciebie z festiwalem. To idę jeszcze. A, dobra, idziesz. Okay. Lecą pędzą. Czekam. Szybko na resz. Jestem. Okej. Okay. Jak tu fajnie, sklepy. Też możemy kwydać pieniądze? I wiesz, co jest fajne? Co? Że tutaj możesz mieć tego Star Dropa. Mhm. Za 2000 tych gwiazdek. Gwiazdki zdobywa się na różnych konkurencjach tutaj na festiwalu, a Star Drop zwiększa energię maksymalną. Na stałe. Patrz! Maksymalną siłę mam! Uch! Okej, dostałam gwiazdkę. O, tutaj możemy sobie układać te wszystkie rzeczy. Jak? No, musisz sobie kliknąć, otworzyć i... Jak skrzynkę. A, okej, dobra. W takim razie ja powkładam, co tutaj mam. Portki na środek. Tak właśnie chciałam zrobić. Otoczone wszystkimi naszymi pięknymi plonami. W ogóle jajek nie odłożyłam. Może zobacz, jak pięknie. Pięknie. Wspaniałe wystawy. Nasza wystawa myślę, że wygra. Chociaż pewnie nie wygramy, ponieważ teoretycznie to nie są rzeczy, które powinnyśmy tutaj, wiesz, robić tak naprawdę. W sensie one nie są naszym zbiorem, więc trochę robimy sobie żarty. Czekaj, musimy zgadnąć? Czy to jest jakieś obstawianie tutaj? Nie wiem, bardzo możliwe, tak. A, tak, to nie, to ja nie chcę. Gdzie mogę jeszcze konkurencję jakąś wygrać? Co tutaj jest? Tutaj rybki masz, tutaj jest łowienie. Dobra, to idę łowić. I polecam bardzo, zarzucaj jak najbliżej wędkę. Jak najbliżej się da, bo wtedy najszybciej się łowi. Dobra. Aha. No aha, połowy dobra. Połowy chyba trzeba. Nie, no fajnie. No nie, teraz ją trzeba dalej niż za połowę. Maksymalnie jak musisz dalej? Zarzucić. Jak to? A może nie, może podejść. Ja nie ruszyłam się nawet jak weszłam tutaj. No to musisz dobra. Podejść. Okay. Trochę czasu straciłam na tym. Spoko, tu się dużo zarabia tokenów. Dobra. Tylko zajmuje to trochę czasu, ale zazwyczaj jak gramy czy ze znajomymi, czy jak gram sama, to zawsze tutaj spędzam bardzo dużo czasu na tym łowieniu rybek. Bo te tokeny później faktycznie się opłacają, można wziąć tego Star Dropa, tylko że tych tokenów trzeba 2000. O matko, to strasznie dużo! Strasznie dużo, więc nie wiem, czy to jest takie konieczne. No nie wiem, myślę, że będziemy musiały przemyśleć, czy nam się to będzie opłacało. Na razie sprawdźmy, jakie są konkurencje, a chętnie wezmę udział we wszystkim, co tutaj się da. Dobra. Będzie ciekawiej, żeby wiesz, wykorzystać ten czas dobrze, oczywiście. Mądrze. Rozsądnie. O nie, tracę czas. Nie trać czasu. Tracę czas. Zostało mi 30 sekund. O nie. No, mi się nic nie łowi. Tak? No totalnie nic nie mogę, nie mam żadnego brania. A ja właśnie perfekcyjnie złowiłam. Kurde. Ile masz punktów? No to moje gratulacje. 30. A ja 72. No bo mi się nic nie łowi. Tak? No. To zarzuć jeszcze raz. No, zarzucam. Dobra, 92, jeszcze trochę. Nie mam szczęścia dzisiaj do tej konkurencji. 10 sekund, może jeszcze zdążę. Łowić rybę szybko. 6 sekund. Rybo. Czy zdążę? 3 sekundy? 2 sekundy? Jest, zdążyłam sekundę przed czasem. Nice. 105 punktów. Ja 73. O. Ale bonus za perfekcję jest. Ja też mam bonus za perfekcję. 162 tokeny, to w sumie mało. Mało. Gdzie jeszcze możemy grać? Coś. Hmm? Gdzie jeszcze możemy w coś grać? Ja właśnie tutaj obstawiam. Tak? No. No dobra, no to na co kurczę, obstawiasz? Nie trafiłam. Ja na zielone. No, proszę. Tak, nie, tak, wygrałam.
Wygrałam! Tak? Tak. Gratulacje. Ale to w sumie chyba nie za wiele dostałam w zamian, tak mi się wydaje. Nie zwróciłam uwagi. Tutaj coś jeszcze jest, tak? Jest... Nie, to jest rzucanie. Tak, tu jest strzelanie do celu, dokładnie. No dobra, sprawdźmy to. Spróbujmy, to jest bardzo ciężkie dla mnie zawsze, ja nie umiem tutaj grać. A jak grać. To się rzuca? To musisz o, nie w tą stronę! Jak to? Naciągać. O, dwa cele naraz strzeliłam. Super. Dobra. W sumie nie jest tak strasznie, bo już szczerze, chociaż jakbyś zobaczyła, jak to wygląda, to jest naprawdę śmiesznie. Ja właśnie tutaj sobie strzelam i kompletnie mi nie idzie. No, mi też nie idzie, tylko wiesz, tobie może nie iść, bo przynajmniej ludzie nie widzą tego, co robisz, a ja tutaj, wiesz, jak tu dużo tego leci. Ja w ogóle wyjeżdżam za ekran i to jest trochę mój błąd. Mhm. Tak, bo wtedy się nie chce tak strzelić, nie? 3 punkty fioletowe, ale super. Jest. 75% celności mam. Ile? 77 nawet teraz. Nice. Może nie jestem mistrzem, ale jak na pierwszy raz myślę, że jest nieźle. 79%. Kurczę, ja 69. No to widzicie, pokonałam Danesję. Widzisz? Okej. Okay. 12 tokenów. No to w sumie mało. Rzeczywiście, bo ja nie bardziej się opłaca. Ja nie dostałam żadnej nagrody. Halo. Nie gram w to więcej. No dobra. Czekaj. Tu musimy kupić 50 golda za star tokeny. Czyli możemy sobie kupić. Można sobie kupić tokeny. Tak, tutaj. Aha. Czy tutaj jest coś jeszcze ciekawego? No tak się rozglądam i... O, Seba! Jest coś tutaj, można sobie powróżyć chyba. Seba! Nie pal! Co ty do Seby już? No bo tutaj tak stoi. O, możemy sobie powróżyć. Wróżymy sobie za 100 golda? Ja chcę. Ja chcę też. Dobra, zobaczymy, co tam jest. O, jestem na plaży. Jak tu wejść? Jest jakiś event na plaży. I coś powiedział, coś powiedziałam do Dimitriusa, albo on powiedział coś śmiesznego. O, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi z Dimitriusem. I Penny i ja na trawie i wyglądam na szczęśliwą. I jestem w walce? Ja nie rozumiem tych wróżb. I jakaś kryształowa kula coś robi, jakaś się zrobiła zamglona i to chyba I czas, żebym nic. Poszła. Dobra. No tak. Dobra, no to chyba się wiesz, nie opłacało. Wiesz, jak się kryształowa kula robi zamglona, to znaczy, że masz dorzucić pieniążka. No właśnie. Ej, czy my możemy zebrać tutaj te warzywka, albo coś tutaj rośnie w tych? Nie, nie możemy niestety. Nie. No to czekaj, tutaj mamy co? To jest tylko wystawa, czy co? Mhm. Wystawa, Clinta. No, Clint fajne ma rzeczy, te zbroje. Patrz! Cześć, Shane! O, cześć, Shane! W ogóle tu są ludzie, niektórych nie widziałam chyba jeszcze za bardzo. Tak, to są ludzie, którzy z innych miast poprzyjeżdżali, można z nimi pogadać. Czy myślisz, że wystarczy, jeśli chodzi o te spodenki? Może damy jednak jajo złote? Ja myślę, że... chcesz zobaczyć, co się stanie? W sumie... Może faktycznie coś... No dobra. Próbujmy. No dobra, niech będzie. W sensie idziemy wiem, uruchomić? Że na tym stracimy prawdopodobnie. I co teraz robimy? Teraz, żeby uruchomić jakby cały konkurs, musimy pogadać sobie z Luisem. Dobra, no to myślę, że uruchamiamy. Dobra. No, już? Tak, przygotowałam. Oj, to było słabe. Uderzyć. Siła złotej rybki, to mi powiedziała, więc... Ja nauczyciela WF-u, także... To nieźle. I on teraz ogląda i ocenia? Ciekawe, jak zareaguje na swoje gacie. No. Okej, chyba zachował zimną krew. Okay. Powiem ci, że piera wyglądają nieźle. Tak, wygląda to super. Zresztą Marni te sery i tak dalej też pięknie no, poukładała. To prawda. No, nasze jest takie... Te gacie robią robotę. Tak. I co mówisz, że nasze jest słabe? Przecież wszystko jest piękne. Dobra, zobaczmy, jakie są wyniki. Co? Verdict? O nie! Co? Okrzyczał mnie, bo to było prywatne. Jak mogłyśmy tutaj położyć jego gacie? Ale czekaj. Dał nam 750 star tokenów. I żeby nikomu nie mówić. I żeby... O matko! I żeby posprzątać i żeby oddać mu je jutro. Ale to jest genialne! Dobra, no to w takim razie... Dobra, zostawiamy to. I czekaj, pogadam z nim jeszcze raz. Okej. Okay. Chyba nie mogę.
Ja też nie mogę. Dobra, no to wiesz co? Mam 926 tokenów i mówisz, że 1000 czy 2000 trzeba? 2000. A, no to chyba sobie odpuścimy już, nie? Chyba tak, szkoda. Fajnie by było zdobyć tego Star Dropa, ale wiecie, no po pierwsze to strasznie czasochłonne tak, jest. Tak, to sami, prawda. Sami widzicie, ile byśmy musiały to spędzić czasu. No. Jak się gra prywatnie, można sobie tutaj spróbować, ale teraz... Ja myślę, że jeszcze będzie wiele okazji, żeby sobie zdobyć więcej energii, więc myślę, że spokojnie do tego wrócimy. Fajnie, ale że poprosił nas o te porki. Jeszcze raz dziękujemy za podpowiedź, żeby wrzucić te gacie w to miejsce. Myślałam, że to nie będzie w ogóle wzięte pod uwagę, a on naprawdę to zauważył. Aha. Ej, jestem ciekawa, czy on przestał mnie lubić. Nie wiem, mam ale 3 gwiazdki z nim. Jak już nie możemy z nim gadać, nie? No. To możemy zabrać chyba te rzeczy. To zabieramy. I pójść do domu. To zabieramy i idziemy do domu. No, szkoda naszych rzeczy. To nasze. No to pa. To do jutra. Bawcie się dobrze. Miłego dzionka. No elo. A czekaj. No? Może coś nam się uda kupić za te tokeny? Może nie? O, na przykład stracha na wróble. Kolejnego? No to jest rzadki taki. Dobra, no to bierz. To biorę. Ja sobie możesz bym... kupić kapelusz. Czapkę mogę sobie wziąć. O. A wezmę sobie kapelusz i wezmę sobie... nie mogę? Jak to nie mogę? Dlaczego nie mogę kupić sobie wysuszonych tych słoneczników? Może ci pieniędzy coś zabrakło? Mi się, coś, a, nie, dobra, już mogę. Już wszystko okay. Jasne. Okej, okay, to był mój błąd. Dobra, no to teraz pa. Pa! Tup, tup, tup. I będzie wieczór, to jest tak, jest magia. Bardzo późno, tak. Nagle się zrobiło ciemno, a jest pora, żeby zamknąć nasze zwierzątka. No ach, i... Właśnie. No i jest pora, żeby zakończyć ten odcinek. Zaraz będziemy się żegnać z wami, tylko zamknę jeszcze kurczaki. Oczywiście wbijajcie do Neresi, bo jej kanał jest teraz na ekranie końcowym i możecie zasubskrybować jej kanał, żeby obejrzeć kolejny odcinek właśnie z tej serii. Będziemy oddawać gacie Luisowi, być może uda nam się w końcu ich pozbyć. Także jeśli jesteście ciekawi, wbijajcie koniecznie do Neresi. No i miłego dnia wam życzymy. Trzymajcie się, miłego. Pa, pa. Pa.